pokolenia na nas patrzą. Widzimy kunsztowne tablice herbowe znamienitych rodów, które przed wiekami żyły w tym mieście. Na szczególną uwagę zasługują herby księcia Karola II Podjebrada oraz jego obydwu żon Katarzyny ze Sztenberku oraz Elżbiety Magdaleny z dynastii Piastów Legnicko-Brzeskich. W styczniu 1945 roku, pod koniec II wojny światowej, gdy trwały zacięte walki o miasto, część ratusza od strony ulicy Matejki została zbombardowana. Co widać na zdjęciach lotniczych oraz na fotografiach wykonanych po zajęciu miasta przez armię sowiecką. Zawalone ściany i spalone dachy. Tyle pozostało po niegdyś reprezentacyjnym oleśnickim ratuszu w centrum miasta. Zaraz po zakończeniu wojny przystąpiono do zabezpieczania uszkodzonego w 70% budynku. Jednak dopiero kilkanaście lat później, w 1950